Dzień dobry. Dzisiaj na pyszny i szybki posiłek proponuję rolatki z cukinią. Można je podać na śniadanie lub jako posiłek, który zabierzemy z sobą do pracy. Prosto i kolorowo. Zaczynamy od przygotowania cukinii. Będziemy potrzebować jedną średnią sztukę, z której za pomocą obieraczki uzyskamy około 5 cienkich plastrów. W kolejnym kroku do niewielkiej miseczki wbijamy 3 całe jajka, a następnie dodajemy przyprawy. Sól, pieprz, trochę przyprawy z suszonymi pomidorami i bazylią, a także łyżką posiekanej natki pietruszki. Całość mieszamy przez chwilę i przechodzimy do przygotowania spodu pod roladę, gdyż już mamy wszystkie składniki. Na patelni rozgrzewamy trochę tłuszczu, może to być masło klarowane, smalec czy olej kokosowy i na gorącym układamy plastry cukinii. Podsmażamy przez chwilę i układamy je tak, aby jeden był obok drugiego i na tak przygotowane wlewamy naszą masę jajeczną. Pod przykryciem smażymy, aż jajka się zetną i będzie można całość bez problemu przewrócić na drugą stronę. Zostawiamy jeszcze na 1–2 minuty na patelni, po czym przekładamy wszystko na talerz, uważając, aby cukinia znalazła się od spodu. Zostawiamy na chwilę do lekkiego przystudzenia. Teraz czas na dodatki. U mnie jest to serek śmietankowy około 75 g, liście sałaty lodowej, kawałki papryki oraz awokado. Każdy może dodać tutaj to, co lubi. Można zwiększyć np. ilość białka poprzez dodanie pasty z tuńczyka. Gdy mamy już wszystko ułożone, zawijamy w rulon i kroimy na grubsze plastry. Tak wygląda gotowe danie. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu i dajcie proszę znać w komentarzach, z czym Wy byście podali taką roladę. Wszystkie użyte składniki, jak i makro tego dania znajdziecie w opisie do tego filmu.